dyspozycji tylko 11 piłkarzy plus dwóch bramkarzy. I tak w bramce Widzewa zagra Maciej Szczęsny. Nocz, Cik, Filipescu, Ciokoju. Filipescu na pole karne Roszu i Szerban Szczęsny. Znakomita interwencja Macieja Szczęsnego. Szczęsny zapobiegł utracie bramki po strzale Szerbana. Szymkowiak, no wypuścił sobie piłkę, ale zdążył do niej. Szymkowiak, strzał i poprzeczka. Znakomita akcja młodego pomocnika Widzewa. Wielkie brawa, szkoda tylko, że zabrakło szczęścia, zabrakło kilku centymetrów. Popisowa akcja, no gdyby to była bramka, to byłaby to na pewno akcja tego meczu, ale teraz uwaga, bo może być niebezpiecznie pod bramką Widzewa. Bajor spokojnie do Szczęsnego. Ożywi się być może jeszcze ta gra w końcówce. Ambitnie Szymkowiak teraz ostro atakowany przez rywali, ale świetne podaje do Marka Citki. Citko sam na sam i co? Tyle, a jeszcze Miążkiewicz, który asekurował tę akcję, ale nie mógł już oddać strzału. Miążkiewicz do Citki. Nodż, świetne zagranie do Filipescu. Filipescu ma teraz sporo miejsca na dośrodkowanie. I za Firescu Szczęsny i jeszcze raz Szczęsny. Brawo, brawo dla pana Macieja. Dwie ofiarne interwencje chronią nasz zespół przed utratą bramki. Dwa razy Zamfirescu, dwa razy Wszczęsnego. Oni zdecydowanie aktywnie grają po przerwie, ci dwaj piłkarze, dlatego więcej zagrożenia pod bramką i samobójczy gol, niestety. Niestety 1-0 dla Stiały po tym olbrzymim zamieszaniu na polu karnym. Piłka trafiła w nogi chyba Daniela Bogusza. Oczywiście nie ma sensu winić go za to, że wpadła później do bramki. To jest przypadek, to jest sytuacja, do jakich dochodzi na polu karnym. I w ten oto sposób w 82 minucie Widzew traci bramkę. Wybijał w zasadzie spod nóg rywala piłkę Łapińskiej, trafiła ona w nogi Bogusza. Wielka szkoda i jeszcze raz ta akcja, ten cały wysiłek, jaki Widzew włożył w obronę, w cały ten mecz może pójść na marne. Żeby nie spoczywał na nim ten ciężar psychiczny porażki. I niestety już Widzew nie przeprowadzi następnej akcji, bo Georgios Biakis, Bikas, grecki sędzia, zakończył to spotkanie. Po samobójczej bramce Daniela Bogusza w 84 minucie Widzew przegrywa ze Stiałą w Bukareszcie 0-1. Pierwsze punkty w obecnej Lidze Mistrzów dla Stiały i jeszcze jakiś cień szansy dla tego zespołu na grę w ćwierćfinałach.